Dzisiaj razem z Lakiem gramy w koło fortuny psiego patrolu i naprawdę siemanko, będzie pizko! Siemanko! Właśnie ta koło fortuny psiego patrolu, widzicie co to jest za nami, ale super! Dokładnie tak, patrzcie, tutaj mamy Rokiego, o jest nawet tutaj przywódca psiego patrolu, czyli Ryder, mamy tu jest kogoś z kociej załogi i inne pieski, takie jak Zume, Chase i słuchajcie, Marshall, także będzie bardzo ciekawie, już się nie mogę doczekać, Laki, jak zaczniemy, co, a ty? Ja tak samo nie mogę się doczekać, dlatego zaczynajmy! I losujmy kolejne tutaj rzeczy. Zobaczymy, kto pierwszy co wylosuje. Dokładnie tak. Pierwszy, mamy tutaj ogólnie dispenser z diaksami. Jeśli komuś uda się wykonać któreś z zadań, to otrzymuje diament i rywalizujemy. Kto wygra, słuchaj, to nie wiem. Robimy sobie tutaj jakieś wyzwanie, challenge? No to wykopuję drugiemu stak diamentów. Proszę, ty pierwszy zaczynasz. Czyli lepiej by było przegrać w sumie, wychodzi na to, bo wtedy nie będziesz musiał kopać diamentów, bo powiedziałeś, że nie, no wygrany... ten, kto przegra, to wtedy kopię wygranemu diamenty, dobra, stak diamentów. Dobra, chyba Chase'a wylosowałem, tylko nie widać tych strzał, bo przelatują, słuchaj, przez to koło fortuny. No dobra, ty Chase'a ale ja wybrałem Chase'a, także tutaj ja? Normalnie. No, kogo wylosuję, uwaga? O, Zuma! Zume, no to mamy obok siebie Laki, ty masz tutaj, ja mam tutaj, czytamy ogólnie zadanie. Czy ja mam zadanie, uwaga? Znajdź Chase'a, wskazówka, podążaj za kośćmi. Ja muszę znaleźć Chase'a, Laki, a ty co tam masz do zrobienia? I... zostań z Zumą, piesek świetnie pływa, musisz zostać ratownikiem na plaży i pilnować bezpieczeństwa, musisz uratować co najmniej jedną osobę, powodzenia, ty poczekaj, to ja muszę się zmienić teraz w Zumę chyba, co? No to dawaj, bo tutaj są drabinki. Jestem Zuma, będę ratownikiem na plaży, ale super. Dobra, no to co, zaczynamy takie nasze zadanka, ja idę, tylko w ogóle nie widzę tu żadnych kości, gdzie są kości? O! Widzę, to ja tam idę na plażę, kostkę. Siemanko! Powodzenia, Laki! Jak mi widzowie kibicujecie, to już teraz zostawcie kciuka w górę! A ile idę tutaj śladami kostek? Czekajcie, patrzcie, tam też te kostki są! Czy one tam idą, tam? Dobra, będziemy musieli tam szybko przejść i zobaczymy, co nas czeka na końcu! Dobra, przeszedłem już tutaj, słuchajcie, jestem z drugiej strony. Chwila, i tutaj się urywa ślad kostek. Chyba będę musiał tam wskoczyć. Mam nadzieję, że spotkam tam Chase'a, szybko go uwolnię i zgarnę diamencik. Ej, chyba widziałem. Ty, widziałem tam przez sekundę Chase'a, widzieliście? O nie, to chyba tylko obrazek, ale zmyłka. Okej, czyli mamy tutaj jakiś parkour. O, to może być niebezpieczne, słuchajcie, kaktusy, które bardzo mocno kują. Dobra, okej, na razie dobrze nam idzie, jest solidnie, całkiem w porządku. O nie, wpadłem do lawy! Nie udało mi się! Druga próba, słuchajcie. Dobra, także zregenerowałem siły, szybko się zespawnowałem na nowo. Musimy to zrobić szybciej, słuchajcie, poległem praktycznie na samej końcówce, ale teraz się nie poddajemy i udało nam się, jesteśmy dalej. Hop, hop, okay. Kogoś tu słyszę, kogoś tam słyszę. Cześć, zaraz cię uwolnię, tylko przyjdę tutaj. Tylko uważaj, ostrożnie, tutaj są koty. Spokojnie, już mogę je osłabić nawet stąd. Ha, jeden dostał z łuku. Zaraz cię uwolnię, nie martw się, Chase. Mam trudne zadanie, ale jakoś sobie poradzę. Widzę, że tam jest dużo kotów, ty, ale w ogóle dużo serduszek mi zabierają te kolce. O, dobra, zdobyliśmy coś fajnego. Okej, czekajcie, możemy już na dystans te koty, słuchajcie, osłabić. Ty, tam jest chyba ich przywódca, widzę, tyłem odwrócony w kasku. Dobra, jeden wpadł tutaj, słuchajcie, ja nie mogę, ruchome piaski. No, dobra, chodź tu, kociaku. Jak tu przyjdzie, to by wpadł do lawy, ale nie chcę do mnie podejść. G-play, dawaj, już jesteś blisko, tylko tu jest ten kot przywódca. Spokojnie, ja sobie poradzę. Normalnie, Chase, nie masz się o co martwić. Dobrze mi idzie na razie z tymi kotkami. Ła, dobra, muszę się wycofać, bo teraz mnie osaczyły mnie te koty. Chase, daj mi chwilkę i będzie dobrze, przyjacielu. Ja bym ci pomógł, G-play, ale ja nie mogę się stąd uwolnić, wiesz? Wpadłem do ruchomych piasków, mam mało serduszek. O, ty nie podchodź do mnie normalnie. Kocie, zostaw G-playa, on dobra. Mi położył. O. Czekaj, zaraz się wykopię, ała, ale ktoś mnie tu jeszcze atakuje. Kto mnie atakuje? Ty też wpadł tam w ogóle. To ty kolce chyba. Kot. Tam kot jest, słuchaj. Coś... czekaj, kto mnie tu pergnął? Ty, no już chyba wszystko. Tam jest kot gdzieś, w tych piaskach jest kot, który mnie atakuje chyba, wiesz, Laki? A no jest. Widziałem, jak się skitrał dobrze. On się schował, skubaniec. Dobra, czekaj, jak ja cię mam ty teraz uwolnić? G-play, uwoli mi jakoś stąd. Czekaj, dobra, jest dźwignia. Jest, tylko czekaj, bo tu jest teraz niebezpiecznie, uważaj, czekaj, trzeba wymyślić sposób, czekaj. Okej, dobra, czekaj, położę ci tam ruchome piaski. Ale to jest ruchomy piasek, to ja nie mogę na nie wejść. Czekaj, ale to on... ja przeskoczę po prostu. Osuszy lawę, słuchaj, ten ruchomy piasek osuszy lawę i wtedy przejdziesz, wiesz? Okej, dobra, aha. Jesteś... o nie, tutaj nie możesz, bo się pokujesz. O. Czekaj. Czekaj, nie mogę...
Właśnie nie mogę stąd wyjść. Dobra, tędy, mam pomysł, Chase. Dawaj, tędy. Którędy, jeepy, bo już nie mam czasu. Tutaj, tędy, słuchaj, zrobię ci przejście tutaj. Przejdziesz tutaj, dasz radę? Ja nie mogę, nie dasz rady, spali się biedny, Chase. Okej, szybko, próbuję. O nie, przyjacielu, ja nie mogę, chyba nie wykonam tego zadania, to jest bardzo trudne. Dasz radę? Wow, udało się. Zniszczyłeś to? Chipley, udało się. Dawaj, uciekamy. Można zaliczyć to zadanko, że cię uwolniłem. Dawaj, szybko, udało idziemy, Chase. Udało się, przecież normalnie. Chodźmy stąd, uciekajmy od tych kotów. Dobra, ja nie mogę. Myślałem, słuchaj, że już nie dam rady, że to, słuchaj, jest niewykonalne to zadanie. Ale jednak poradziliśmy sobie. Udało dobra. Ci się, ale się cieszę, że mnie uwolniłeś. Tylko słuchaj, jest taka sprawa. Poszukuję Sky. Czy pomógłbyś mi gdzieś uwolnić Sky? Gdzieś ona jest schowana. Aha, nie słuchaj. Wiem, gdzie Sky, jest kot. Tu? Ja trochę jestem zajęty, wiesz, bo ja biorę udział, Chase, w Psim Patrolu, tutaj Kole Fortuny i nie wiem, czy w ogóle mam czas, ale mogę się rozejrzeć, jak gdzieś jest w pobliżu. Daj, hop, możesz ją wyniuchać? Tutaj, może? Jest gdzieś blisko, Chase, czy daleko bardziej? Sky, jesteś gdzieś tutaj? Ej! Widzę ją! I ona się przed tobą chyba chowa! O, Sky, chowałaś się przede mną! Ty, my się nie bawimy w chowanego! Dobra, super, że cię znalazłem! Chodź, Sky, idziemy z tobą! Dobra, to miłego, trzymajcie się, ja lecę! To cześć, Gplay! Postanowiłem udać się na plażę, żeby zobaczyć, jak idzie Lakiemu i tam widzę, słuchajcie, Lakiego zamienionego w Zoomę. Jak tam, ratowniku, idzie ratowanie? Uratowałeś już kogoś? Gplay, no przesada jest! Co tu się w ogóle dzieje? Zobacz, nikt się nie kąpie, bo zamroziła się woda! Haha, to słuchaj, chyba nie wykonasz tego zadanka, jak ty musisz kogoś uratować, minimum jedną osobę tam było Gplay, napisane. A zrób coś takiego, że tutaj będziesz gdzieś pod lodem, płyniesz pod wodę i jakoś cię uratuje stamtąd. No co dobra, ty na to? Zobaczymy, jakim jesteś ratownikiem, Laki. Tylko nie wiem, czy to będzie bezpieczne, okej? Okay? Tutaj, słuchaj, ja nie mogę, w ogóle tu się nawet nie da ruszyć, Laki. Ej, ja tutaj w sumie, nie wiem, czy to można zaliczyć, że czekaj, mnie uratowałeś. Tędy, tutaj, zobacz, tutaj, dobra. Wejdź tu. Dobra, no, topię się, panie psi ratownik. Panie ratowniku, pani Zuma tutaj ratuje, uwaga, za Gplayem. Ja nie mogę, ja głęboko tonę. Gplay, co jest? Gplay, gdzie ty idziesz? Tutaj, halo. Tonę, no masz mnie uratować, Laki, przecież, tak? Ja no, się tu topię. Ale ja cię nie widzę pod tym lodem. Ja jestem na dnie, Laki, topię się. Ja nie mogę! Laki, nie uratowałeś mnie! Jak ty nawet nie zanurkowałeś! Coś ciebie za ratownik, słuchaj, jak nawet nie zanurkowałeś? Wiesz, jaka tam była zimna woda? Normalnie ten lód mnie pokonał! Musimy wrócić! Niestety nie wykonałeś zadanka, Laki! Lecimy z następnym zadaniem! No smutno mi, no dobra! No, a mi się udało, słuchaj, ziomeczku, dawaj! No, jesteśmy przy Kole Fortuny, Laki, ja oficjalnie tutaj odbieram diamencik! Gratulacje, Gplay, no mi się nie udało, nie mogę odebrać tego diamentu, spoko, no. Może się uda zaraz, jest 1-0 na razie dla mnie, teraz możesz losować pierwszy, jeśli chcesz. Słuchaj, no dobra, przygrany. To uwaga, losuję, staję dobra. Na czerwony i losuję, uwaga. I uwaga, chyba Rocky tam był. Najbliżej Rockiego wylosowałeś, gratulacje, no. Laki. A teraz ja losuję, uwaga, hop. I słuchajcie, na Marszala teraz padło. Tam jest Marszal, także co ja idziemy? Rocky to w tej strony. O, tam masz Rockiego, dobra, ja mam Marszala. Wow, tu już widzę jakieś ciekawe rzeczy. Zamień się w Marszala i zostań strażakiem. Ten piesek uwielbia ratować mieszkańców i gasić pożary. Uratuj minimum 3 osoby. Laki, wystarczy, że jedną miał uratować, a ja muszę aż 3 osoby uratować. Ty, Gplay, słuchaj mojego zadania. Zostań Rockim, zmień się w pieska i wykonuj jego pracę. Rocky jest śmieciarzem, zbieraj śmieci w całym mieście i dbaj o środowisko. Ej, segregacja masz... śmieci to jest ulubione, to co lubię. Super, zmieniam się w Rockiego. Ty lubisz śmieci zbierać, Laki? No to nie wiedziałem, no że jasne. To twoje takie hobby jest. Okej, ja tu w ogóle mam gaśnicę jakąś, widzowie. Kozackie rzeczy. Dobra, ja się w Marszala zmieniam, także uwaga, jestem teraz pieskiem Marszalem i będę gasił pożary. Mógł gasić jakiś pożar? Hau, hau. Gplay, siema, Gplay. Kubel. Dawaj, chodź, lecimy. Chodź tutaj, chodź, ze mną, może... wykonywać zadanie. Dawaj, ja mogę sobie, w ogóle wiesz co ja mam, Laki? Mam gaśnicę, słuchaj, patrz, ty jakieś cząsteczki tutaj. Co to jest? Patrz, normalnie mam balony z wodą. Ty, słuchaj, bo ty jesteś psem strażackim, wiesz ty, o tym. Chyba mam dla ciebie robotę.
robotę, ziomeczku, patrz ile tutaj w ogóle jest śmieci. O Fuji, jak tu śmierdzi. I co, jednak chyba nie lubisz, słuchaj, zbierać śmieci, wychodzi na to. No nie wiem, może postaram się, ale jakoś to wydaje mi się, że widzę to pożar, było fajne. Ja lecę gasić pożar, siema. To siema, G-Play. Ja nie mogę, tu jest niebezpiecznie, tam jest starsza pani i Barbie. Ja potrzebuję, żeby ktoś zgasił tutaj pożar u mnie w domu. Tutaj już normalnie strażak, marszał jest tutaj na posterunku. Dobra, przyszedł jakiś strażak, ale super, może uratuje tutaj ten cały blok. Patrzcie, jak ta gaśnica daje radę, ty widzowie, ta gaśnica robi robotę. Patrzcie na to, jak gasi pożar, bardzo dobrze idzie, ale już się skończył w ogóle ten pył. Nie uratujcie mnie z tego bloku, ja tutaj mi za gorąco jest. Dobra, starsza pani, jak pani chce, to się może pani tu ewakuować, będzie miękkie lądowanie, niech pani skacze, 3, 2, 1, hop, teraz, teraz. Ojejku, świetnie. Dziękuję ci bardzo za uratowanie mnie, udało mi się. Dobra, ja muszę jeszcze uratować, tam Barbie gdzieś była. Pani Barbie, już tam panią ratuję, tylko nie wiem, czy tam... Halo, tutaj u góry jestem. Dobra. Znajdź mnie, tutaj wystawiłam. Dobra, może pani normalnie tutaj skoczyć. O, płynie pani Barbie. Dobrze, i kolejna osoba uratowana. Super, uratowałeś mnie. O, nie ma sprawy. Dobra, ja tutaj teraz gaszę dalej, muszę się brać do roboty, bo jeszcze mam tutaj taki wąż strażacki, słuchajcie. Nie... O, dziękujemy panie strażaku psie. Nie ma sprawy. Ej, widzowie, nie wiem jak to normalnie gasi, jak to działa, może trzeba mieć wodę w ekwipunku, ogólnie nie mam pojęcia, ale chyba najlepszą robotę to te balony robią. Ogólnie ile dam radę, to tutaj ugaszę, ale miałem w sumie uratować 3 osoby, a tak naprawdę uratowałem 2 na razie. Dobra, może tu jeszcze gdzieś kogoś znajdziemy, rozejrzymy się. Ej! A ty tu co tu robisz, pożar? Cwaniaku no dobra, jeden. To jeszcze tutaj na tych straganach podpalimy ty tutaj. Ty nic poniósł, skąd ty się wziąłeś, diabełku? Z Netheru przyszedłeś tutaj do nas? Ej, co ty tutaj wodę rozlewasz? Przestań to robić. Ja jestem piesek robić. Marszal, jestem strażakiem i nie dopuszczę, żeby tu gdzieś był Marszal, pożar. Marszal, idź stąd może, co? Bo tak? Mi przeszkadzasz w mojej pracy. Ja a ty mi też pracuję. Przeszkadzasz w mojej pracy, słuchaj. To oboje sobie przeszkadzamy, to stawaj do walki. Wyzywam cię na pojedynek. Jeden na jeden. No dobra, no to zaczynajmy. No to dawaj, woda kontra ogień, widzowie, komu kibicujecie? Woda czy ogień? O nie, półserduszek mi zabrał. O nie, nie. Dobra, teraz słuchajcie, bierzemy. O nie, koniec. O nie, poległem, muszę jeszcze szybko uratować. Ej, Lucky. Aha, Gipli, ty już tutaj jesteś, to znaczy... Ej, Lucky. Poczekaj, poczekaj. Weź tutaj podpal się ogólnie, Czekaj, ale to znaczy, że nie wykonałeś zadania, G-Play? Nie no, jeszcze jedną osobę muszę tylko uratować. Wejdź tu w ten ogień, podpal się, Lucky, dawaj, wbijaj. Ale nie, tak się nie bawimy. O, uratowałem cię, Lucky. Nie można oszukać, ja słuchaj. Ja nie mogę, prawie się spaliłeś w tym płomieniu, widziałeś? Prawie się spaliłeś. Ja odbieram diamencika, G-Play, ty na razie nie, jest 1-1. Ej, ale Lucky, przecież ciebie uwolniłem przed tym ogniem, nie? Widziałeś, jak go ugasiłem? 3 osoby ja dzisiaj uratowałem. Ja tego nie widziałem, to chyba było krętactwo. No dobra, niech ci będzie, uratowałem 2 osoby, widzowie, ja się odmieniam w G-Playa i jest 1-1, mamy po jednym diamenciku z Lucky. To i teraz to będzie... ty losuj chyba pierwszy, jak chcesz. No dobra, to jak przegrałem, to ja losuję, to będzie chyba decydujące starcie. Ej, Raidera wylosowałem, Lucky, ale kozacko, Raidera lubię. Raidera, ale super, ja chciałem Raidera wylosować. No to dawaj, ty, tobie chyba został ten koci nie, patrol. O nie, kot mi został. Ej, patrzcie, to jest w ogóle tutaj ten kotek żółty z kociego patrolu. Ja tutaj normalnie biorę Raidera, zobaczymy co mamy do zrobienia w ogóle. Zostań kapitanem psiego patrolu. Przekonaj 3 pieski, żeby razem z tobą stworzyły psi patrol. Ej, kozacko, ja będę tworzył swój psi patrol, Lucky. Uwaga, G-Play, czekaj, przeczytam ci moje zadanie. U mnie w zadaniu jest napisane... Uwaga! Bazę psiego patrolu przejęła kocia ekipa. Udaj się tam i postaraj ją odbić z rąk złych kotów. Ale ja super, nie mogę. No to nieźle ci powiem. Czyli nie mam nawet co iść do bazy psiego patrolu, żeby tam psy normalnie do swojej ekipy, wiesz co, angażować. Czekaj, to ja zmienię się w kota i idę... wykonywać zadania. Dobra, no to słuchaj, to ja też lecę i tak naprawdę ty miałeś odbić chyba, Lucky, ten, wiesz co, tą wieżę psiego patrolu i nie wiem, czy miałeś być kotem, ale to dobra, nie wiem. Dobra, ja jakoś to zrobię. Najwyżej nie dostaniesz punktu, ja lecę werbować pieski. Widzowie, idę i zauważyłem, patrzcie, tam jest normalnie Sky i Chase, przecież ja im dzisiaj pomogłem i myślę, że będzie łatwo ich zwerbować do ekipy mojego... O, Sky, fajnie, że się wybraliśmy tutaj do czerwonych szelek. Może zjesz ze mną super mega potrawę. Dzień dobry.
Witam, pieski. Hej. Przepraszam, że przeszkadzam Frantce, ale tworzę swoją nową ekipę, psią ekipę, chwila, bo tu miałem stworzyć psi patrol, taki jakby swój psi patrol i chciałbym was zaprosić do tej ekipy. Co wy na to? Wiesz co, nie, mi się nie chce. Nie chce mi się wracać do psiego patrolu. My z Kai jemy tutaj romantyczną jakiś obiad zaraz zamówimy. A jak wam przyniosę pyszny obiadzik, to zmienicie zdanie. Ja wam mogę, nie wiem, jakieś dawać przysmaki codziennie. Czekajcie. Chyba nie. Zobaczymy, zastanowimy się, co? Zaraz wam coś tu zaserwuję, uwaga, już wam niosę, Kaj, zapraszam. Chodź tu, G-Play, tutaj zaprasza nas. Tutaj, myślę, że siedzicie tu. Proszę, pyszny boczuś, zaserwowany dla piesków. Wiecie, jak ja was będę rozpieszczać? Będę codziennie was karmić najlepszymi przysmakami. Będziecie mieli cały czas, słuchajcie, zapewnione tylko co chcecie. Będę po was sprzątał, chodził na spacery, bawił się, będziecie mieli najlepiej ze mną. Pliska, zostańcie moje kiki. Kim, a dostaniemy od ciebie smaczki? Tak, najlepsze przysmaczki codziennie, każdy dostaje 50 przysmaczków. Tak, tu idziemy, smaczki, chcemy smaczki. Dobra, chodź, bo ja muszę jeszcze zwerbować co najmniej jednego pieska i wtedy w czwórkę będziemy mogli działać. Także bym prosił was, żebyście się przygotowali, załaduj Chase armatki. Ty normalnie, Sky, weź te okularki przetrzyj, bo są całe zaparowane, ty nic nie widzisz przez te okulary. I się spotykamy zaraz na misji, dobra? Dobrze, jasne, G-Play, to jest super pomysł. Dobra, a ja idę kolejnego pieska odszukać i będziemy mieli zaraz psi patrol. Ty widzowie, patrzcie, normalnie spotkałem Marszala, on na siłowni ćwiczy. Pakuje, to by był solidny gracz w naszej ekipie, myślę. I na bieżni, naprawdę wysportowany pies. Myślę, że to on by idealnie pasował do naszej ekipy psiego patrolu, tylko czy się zgodzi. Ale w ogóle, kozacko tutaj ćwiczysz, widzę, Marszal, ciężkie ciężary, ty jesteś naprawdę dobrym psem, widzę, co nie? Staram się, tak, jestem dobrym psem. Słuchaj, chcesz dołączyć może do naszego psiego patrolu, bo jestem razem z Chase'em, Sky. Tworzymy swój nowy psi patrol, będą nowe misje, będą, słuchaj, epickie zadania i będą przysmaczki, spacerki, zabawa, po prostu super będzie. Pod jednym warunkiem, jak podniesiesz tutaj to auto nad głową, to dołączę do twojego psiego patrolu, jak pokażesz, jaki jesteś silny, jakim przywódcą jesteś. A ty dasz radę to podnieść, bo ja chyba jestem za słaby, nie, wiesz? No to musisz to pokazać, bo inaczej ja z tobą nie pójdę. No widzowie, jak to podnieść tylko? Nie wiem, rozgrzewka może na początku jakaś, szybciutka, okej. Okay. Tutaj normalnie jeszcze sobie rozgrzeje się, wiesz co, Marszal, bo to może być trudne. No czekam. Dobra, uwaga, podniosłem, gdzie położyć? Tutaj, przed siebie. Dobra, trzymaj. Wojku. O, przepraszam, trafiłem ciebie chyba, ale dałem radę jakoś to podnieść, co nie? Ty, no gratulacje, udało ci się, no chętnie z tobą dołączę, jak jesteś taki siłacz. No to dawaj, idziemy, Marszal, bo już ogólnie się szykuje w ogóle Chase i Sky i w ogóle jest problem, bo Lucky miał zadanie, że psi patrol został przejęty, a dokładnie wieża psiego patrolu jest przejęta przez koty i widzę tam nawet jakiegoś kota. Słuchaj, musielibyśmy im stawić czoła i zobaczyć, jak sobie Lucky radzi, bo ciekawe, czy Lucky'ego te koty pokonały, czy nie pokonały. Słuchaj, ty, no to lećmy, bo tutaj... Patrz, trafiłem praktycznie w tego kota, uwaga, i bęk, o nie, tutaj te koty się cieszą. Dawaj, psi patrol, nowy dobra, psi patrol dzieła, w akcji. Atakujemy. Uwaga, nie, dawaj, nie, dawaj normalnie. Dobrze, ej, ja nie mogę, taki mięśniak z niego. O ty kocie, pokonałeś Marszala? Ja ci dam, ty mocny on jest. O wy koty, przejęliście wieżę psiego patrolu, co to ma być? Kociaki niedobre, ała, przestań kocie, co ty ode mnie chcesz? Normalnie, gdzie jest Lucky? Gadaj, gdzie jest Lucky, natychmiast. Miau, ja nie powiem ci, gdzie jest Lucky. Co ty Lucky mi tu rzuciłaś? Co ty no mi tu rzuciłeś? Teraz zobacz zdjęcie, twój ziomeczek jest uwięziony. Lakiego uwięziliście? Oszaliliście do reszty. Jesteście nienormalnym, normalnie kocią załogą. Wynocha normalnie. Ty też tak skończysz. Tak. Ała. Chcesz się bić, to z tobą też wygramy. Przestańcie, poddaję się. Dobra, dwa serduszka mam. Ja nie mogę, poległem, widzowie. A najgorsze, że oni porwali Lakiego. Już wiem, że Lucky nie wykonał tego zadania. Trzeba go tylko uratować. Ale tylko ty mi się, Sky, podobasz, wiesz. Chodź, my tutaj idziemy na randkę, oni mieli co? Się szykować. Ej, psi patrol! Co jest grane? Wy sobie randkujecie? Mieliście się szykować na misję. Marszal poległ. Marszal jest z nami w psim patrolu. Chodźcie szybko. Tutaj jest... Ty, no dobra, to idziemy. Chodźmy, pomożemy. Dawajcie ruchy, bo tu normalnie kocia załoga przejęła tą wieżę. Wieżę psiego patrolu. I tak naprawdę uwięzili Lakiego. On miał tu w ogóle odbić tą wieżę, ale mu się nie udało. Tutaj jest dużo niebezpiecznych kotów. Pomożecie? Czy nie pomożemy, pomożecie? Jasne. G-Play, jakoś uda nam się No to do roboty zrobić. Mieliście się szykować. To teraz pokażcie, jak się przyszykować.
zachowaliście do tej misji trudnej. Dobra, uwaga, to teraz... Uwaga, kot cię goni, kotek rewasz, cię goni. Rewasz, dobra, koty, normalnie z kociej załogi, pokażemy wam, kto tutaj teraz rządzi. A macie wy, dawaj normalnie, jak tam ci idzie, Chase, wszystko w porządku, trzymasz się? Szlazuku, wszystko dobrze, wszystko dawaj, dobrze. Dawaj, musimy ich pokonać szybko, bo Lucky jest w potrzebie. O, ty kocie niedobry, to jest ich przywódca chyba. Ty, dobra. To pokonajmy przywódcę najpierw. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dobra, gdzie jest Sky? Sky uciekła? Ty, udało nam się, nie no, Sky gdzieś tutaj była, a zaraz przyjdzie, ona jest tam za rogiem. Dobra, dawaj, ty idź na górę szybko, Chase, sprawdź, czy wszystko jest dobrze, a ja tutaj poszukam, bo widziałem, że Lucky był gdzieś na dole w piwnicy chyba, gdzieś w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. Ej, kojarzę tutaj po raz kolejny to miejsce, tutaj ostatnio, pamiętam, coś było grane, ty, jak ja mam tam doskoczyć? Ej, widzowie, mam inny pomysł, mam coś lepszego, patrzcie na to, hop! Ja sobie tutaj normalnie na patencie przechodzę. Nikt teraz tutaj nie będzie mieć problemów, żeby się dostać. Okej, okay, tutaj było żółte, tu było to zdjęcie, ale to zdjęcie mi się spaliło w lawie. Lucky! Halo, G-Play, jesteś, udało przegrałeś? Ci się. Jak ty mnie uwolniłeś, jak ty mnie znalazłeś stąd? Słuchaj, widziałem zdjęcie, kocia załoga cię tu uwięziła, nie wierzę, stary. Tak, poległeś? No właśnie, jak to jest możliwe? No nie wiem, słuchaj, pokonały cię kotki i nie odbierz wieży psiego patrolu. To jest zły pomysł, bo ja teraz nie będę mógł odebrać diamencika. A stary, wiesz, że ja normalnie zwerbowałem psią załogę, nowy psi patrol. Udało ci się, i no teraz złoty, ale super, odbiliśmy gratulacje. Jeszcze tą wieżę, będziemy mieli gdzie normalnie tutaj urzędować i powiem ci, że naprawdę chyba wygrałem to koło fortuny, wydaje mi się, wiesz? Mi się też tak wydaje, gratulacje G-Play. Dobra, widzowie, także udało mi się wygrać. Jak mi kibicowaliście, to bardzo dziękuję, a my się z wami żegnamy. Trzymajcie się, pa, pa. Pa, pa. Wbijajcie na ten filmik, który wam się teraz wyświetla na ekranie. Trzymajcie się.